kajakarz zimą. Co mówię 14 razy w tygodniu? Ile? 13 razy w tygodniu. Póki co chodzę na wodę. Jak jest zamarznie jezioro, to przenosimy się na siłownię. No w grudniu idziemy w góry i... A już w styczniu, już luty, to już będziemy chodzić na łyny, na wadę, na wodę. A na jezioro kiedy wymacacie? Jak odmarznie. No tak, w sumie logicznie. No dobra, kilka dni temu skończyłeś 21, tak? Dobrze mówię? 21 tak. Lat. No i był czas na huczną zabawę, czy u sportowca takiego jak ty, to nie ma opcji w ogóle, żeby... Jeszcze czas nie miałem, żeby tam to uczcić za bardzo, ale jakoś nie ciągnie mnie do tego. Czyli tylko w rodzinnym gronie, na spokojnie, tak, tak raczej. Tak. No dobra, a to sport rzeczywiście tyle wyrzeczeń cię kosztuje, że nawet nie ma czasu z kolegami na jakieś piwo wyskoczyć? Jest czas, natomiast... są przygotowania, więc nawet po treningu już jestem taki zmęczony, że nie mam siły, żeby chodzić jeszcze tam. No, co jakiś czas, typu jak teraz Sylwester będzie, to się tak spotka. Nie? No tak, się rzeczy. Ale tak to... No nieraz tam pójdę, ale to jest rzadkość, Mówisz, że nawet się nie chce, tak? No. No dobra, a powiedz, co cię poza sportem zajmuje tak w wolnych chwilach? Jak... Piłka. Tak? Dużo Czyli gram... też sport, tak? A, dużo gram w piłkę, oglądam. Takie inne zainteresowania tego nie mam. No i komu kibicujesz nam najbardziej? Staram się Polsce, ale jak byłem te mecze, to... Aha. I się odechciem. A tak to dla Realu. Aha. Ta hiszpańska piłka jest tam bardzo fajna, nie? No dobra, a reprezentacji Niemiec też kibicujesz? Nie, jak to Borussia Dortmund. Aha, to ze względu na te polskie. No tak pytam, bo ty wychowywałeś się w Niemczech, tak? Tak. Mieszkałem 14 lat w Niemczech. Ile? 14 lat. 14 lat też, tak? No dobra, a jak to w ogóle wyszło, że ty się znalazłeś? To rodzice wyjechali kiedyś? Tak, rodzice tam wyjechali. Tutaj przecież szkoła FMS, nie? Specjalnie dla sportowców. Tam nie miałem czasu, bo tutaj musiałem przyjechać. Nie? Tutaj przyjechałem, żeby dalej kontynuować kajaki, nie? No więc jakoś jak rodzice zdecydowali, żebym tu przyjechał. Ale to ty sam przyjechałeś, czy całą rodzinę się przywodziłeś? Nie, mama przyjechała tam pół roku później, nie? To ile miałeś lat, jak się przeniosłeś? Chyba 14 miałem. Czyli od urodzenia mieszkałeś, tak? W Niemczech. No dobra, a to tutaj uznaliście, że lepsze warunki będą do treningów? No nie, tam tylko raz dziennie mogłem trenować. Nie? Tak? No, bo daleko, tam tych jezior nie było, nie? No dobra, a gdzie w ogóle mieszkałeś w Niemczech? W Stuttgardzie. W samym Stuttgarcie, czy gdzieś tam? Tam obok, miałem blisko chyba 5 km. No dobra, i to twoje rodzice się przenieśli jeszcze przed twoimi narodzinami, czy co? Twoi rodzice przenieśli się do Niemiec jeszcze przed twoimi narodzinami, tak. No, jak to kiedyś do pracy wyjechali, nie? Ale generalnie byli z Olsztyna, tak? Tak. Ja tam żadnych rodziców nie znam. No dobra, i teraz ty już sobie mieszkasz na swoim, czy tak? Nie, mieszkam teraz z mamą cały czas, w Niemczech, nie? Ciebie nie ciągnie, żeby do Niemiec wrócić? Nie. W życiu tam nie ciągnie. Nie, jakoś tam do Niemiec powiem i nie ciągnie. Może tam w przyszłości, jak coś do pracy, coś po sporcie, bo to na razie, co widzę, to w przyszłości w Polsce nie ma. Ale to jeszcze. Mówisz po sporcie, czyli co, na razie, jeżeli, dopóki będziesz trenować, to w Polsce, w Polsce, tak? Na pewno w Olsztynie.